Aloha, witam Was w niedzielę 12 kwietnia. Niedziela wielkanocna. Wyszedłem sobie na spacer, tak pochodzić po prostu po okolicy. Tylko zamiast iść w centrum wsi Burg, poszedłem do końca ślepej uliczki, bo mieszkam aktualnie na ślepej uliczce. No i tutaj się rozprzestrzenia na dobre kilometry ścieżka rowerowa. Już jedno skrzyżowanie minąłem, 7,8 do centrum, do Pizarskie Burkowy, po polsku napisane. 5 km. A z przodu Lubbenau, czyli tam gdzie robię, 9,8 km. Rozwidlenie też kilometry, dużo w prawo, dużo w lewo. A ja jako bez roweru sobie tak śmigam po prostu. Jak to jest z tymi Niemcami w czasie tej zagłady całej, no, rowerzystów od cholery, bo tutaj nie ma żadnego zakazu, jeśli chodzi o wychodzenie z domu. Zresztą, jak widać, nie ma, mimo że jest 20 razy więcej zakażeń niż w Polsce, to tylko tam punktowo, gdzie po prostu jest największa liczba zakażeń. Tam, o ile dobrze kojarzę, to są jakieś ograniczenia większe. Tutaj maksymalnie 2 osoby można wychodzić, a ogólnie odstępy wszędzie 2 metry trzeba teoretycznie zachowywać, bo wiem, jak to wygląda w praktyce. Jest chill out, nie ma takich spin jak w Polsce, jakieś tam rękawiczki, pierdoły. Nie ma nic takiego, że maski wymuszone teraz będą od 16 dla każdego. Tu już nawet w Chinach, jak wymusili maski, to każdemu dali maski, nie? A w Polsce nie, trzeba sobie samemu zorganizować. No ale pali licho, nie o tym dzisiaj. No ja w związku z tym, że do Niemiec można tylko wjechać w celach zarobkowych, to w plecaku mam umowę o pracę podpisaną. W razie jakby mnie policja chciała skontrolować, to no, no mam umowę, jestem tu dla pieniędzy, a nie, że tak powiem, dla turystyki, bo to jest zakazane. No i w związku z tym też nie mogę nigdzie jechać, no bo to już nie jest związane z moją pracą, jakbym gdzieś dalej pojechał, żeby sobie pozwiedzać, tak? Tak więc jedyne co, to mogę tak na spokojnie, bez obawy jakiejś ingerencji policji, Burg sobie pozwiedzać. A tu krówki z Bistrza. To są te takie, ja to nazywam szkockie. Tylko te szkockie mają te grzywki większe. No ale takie mniej typowe niż polskie. Nie? Nie, niech sobie jedzą w spokoju. Nie ma za bardzo co zwiedzać. To jest do klepnięcia wszystko. No samochodem to w jeden dzień, a tak piechotą to mógłbym to rozciągnąć na cholera wie ile odcinków. Ale no, nie czuję takiej potrzeby, także myślę, że teraz jedno machnę wideo, a kolejne będzie już, jak się trochę uspokoi, ewentualnie gdzieś tam w centrum pojadę. Aczkolwiek zobaczymy, jak to wyjdzie, bo tam w centrum to oprócz paru sklepów i jakiejś tam ala wieży, to tam nic nie ma. Takie standardowe wyposażenie każdego domu. No mimo wszystko wiosna jest, to korzystam, bo mogę. I będę czekał, aż się, tak jak wspomniałem ostatnio, aż się poluźni w Polsce. Tam kurorcik czynny. Cóż zrobić, no, jak człowiek chce trochę skorzystać z pogody, nie chce się kisić w domu i mieć, tak powiem, w miarę pewne pieniądze, to musiał się podjąć takich drastycznych rozwiązań jak wyjazd. Praktycznie w parę dni, w 3 dni się spakowałem, zorganizowałem ten wyjazd i wyjechałem.
No teraz już weszło to obostrzenie, jak też wspominałem w komentarzu pod ostatnim filmem, że kto przyjedzie, to musi mieć kwarantannę teraz w Niemczech też dwutygodniową. Czyli tak jak było w Polsce, tak teraz w Niemczech jest. Tym, że oni jeszcze wpuszczają pracowników. Mała Polska się całkiem odcięła. Co śmieszniejsze, no. Tak jak wspomniałem, 20 razy więcej zachorowań, a można chodzić, nie? Niech każdy z was to oceni sam. Czy wolicie siedzieć w domu i się kisić? Czy może taki spacer jest dla mnie groźny? Pomimo rowerzyści mijają, co chuchają. No, moim zdaniem, jak już w Polsce wprowadzają ten nakaz, że każdy musi zakrywać nos i usta, to powinni w ten sam dzień poluzować lejce, że jak wychodzisz, jesteś już zabezpieczony, też 2 metry odstępu, ale można już wychodzić do lasu, powinno być odblokowane wszystkie wyjścia takie rekreacyjne, no, dla zdrowia, bo słoneczka, witamina D się wytwarza w słońcu, a jak ktoś nie ma balkonu, no to co, foknie tego nie wysiedzi, wyjdzie przed blok. Tutaj jak widziałem filmik na fejsie, gościu wyszedł z trójką dzieci na przedblok, to policja zainterweniowała, mandaty i się chyba to skończy ze sprawą w sądzie, z czego tam było komentowane. No lipa straszna się dzieje w Polsce, no państwo policyjne, chociaż tu w Niemczech jest tak sztywno ogólnie poza koronawirusem, a tutaj znowu mimo wszystko jest teraz lepiej. Gryzie mi się plan właśnie, bo mój plan z tamtego roku, jaki powstał w mojej głowie, jak już się osiedliłem z powrotem na Śląsku, był taki, że zimę jestem za granicą, a lato w Polsce, bo motor, rybki, rodzinka i te sprawy, a w zimę to tak nie ma co robić, w domu siedzi, to ja już wolę siedzieć za granicą i trzepać euro, nie? Taki był plan. W styczniu wyjechałem do Holandii, był straszny niewypał, strasznie słabe warunki mieszkaniowe i wróciłem. No i tutaj się potem pokoronowało wszystko. Dlatego też no jestem tutaj, żeby móc w ogóle, że tak powiem, jako tako, chociaż częściowo ten plan dopiąć. No bo tak widzę czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. To są najmniej te miesiące, które będę w Polsce. Może uda się jeszcze w maju, to będą 5 miesięcy w Polsce. A od października myślę znowu atak będzie na Niemcy. A i miałem nagrywać w tym roku po 2 filmy tygodniowo mniej więcej. No i tak nagrywałem, ale tutaj coś się zmieni, może być teraz rzadko, bardzo rzadko. Jak będzie jeden w tygodniu, to będzie już dobrze. No bo nie chcę was zanudzać, no tutaj wieś jak wieś. Nigdzie się nie będę ruszał dalej, bo nie chcę się złapać mandatów euro. I w sumie to tyle, no. Tu jakieś przebitki powrzucałem, żeby nie było za nudno. Jak się coś ciekawego będzie działo, to jeszcze dogram. A jak nie, to taki spacer mój. I co tu dużo mówić, wiosna. Jeszcze raz wiosna, tak więc, no cóż, jak to mówi Kuba Klawiter, znośnego tygodnia i oby ta zaraza, a chociażby z obostrzenia w Polsce zmalały, bo podobno na jesień koronka wraca, tak dzisiaj czytałem taki artykuł. Dzięki za oglądanie i sayonara. Dość tego ważenia. Nareszcie nie ma płotu,
Już jedną miejscowość przeszedłem. To sobie idę siąść nad rzeczką. Taki spacerek, no, godzinę w jedną, godzinę w drugą. Myślę, że całkiem spoko. Miałem dzisiaj 10 km ogólnie przebiec, ale niech też kości odpoczną, nie ma co od razu na najwyższe oborty rzucać. 15 przebiegnięte w tygodniu, 6 dni pracy, dzisiaj wolne, święto w dodatku, to trzeba dychnąć. No i te kanały piękne. Thank you.